czyńcie dobro bliźniemu, aby było wam dobrze na ziemi. Orędzie z Medjugorje nie może być orędziem katolickim. Matka Boża nie chce naszego dobra na ziemi kosztem naszego dobra wiecznego. Pokój liberalny jest pokojem zbudowanym na fałszu, gdzie panuje zasada, że prawda nie istnieje, że nie ma prawdy, która pochodzi z zewnątrz, czyli od Boga. Jeśli ja jestem dla kogoś miła, ale pozwalam na to, żeby on szedł drogą potępienia, to nie ma nic wspólnego z miłością. To jest nienawiść. Jeśli tego człowieka nie nawracam i nie dążę do jego zbawienia, to go nienawidzę. I właśnie w ten sposób nienawidzą ludzi wszyscy liberałowie. To jest właśnie przygotowanie ludzi na przyjście tego antychrysta, który będzie pokazywał się jako książę liberalnego pokoju, czyli pokoju antychrystusowego. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Kanał ten prowadzimy wspólnie z mężem. Omawiamy tutaj tematy związane z wiarą katolicką, polityką, sprawami społecznymi z perspektywy tradycyjnych katolików, którymi jesteśmy. Więc jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką, to na samym początku zachęcam Cię do tego, żebyś zasubskrybował nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, jakie tutaj zamieszczamy. Bardzo ważne jest też kliknięcie dzwoneczka, dlatego że jeśli nie klikniecie dzwoneczka, to nie będziecie otrzymywać powiadomień o nowych filmach, o postach i tak dalej, więc warto ten dzwoneczek kliknąć. Również dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ im więcej osób spośród naszych subskrybentów ogląda nasze filmy, tym bardziej algorytm YouTube'a je promuje wśród innych osób. Tym bardziej te nasze filmy, te nasze treści docierają do szerszego grona odbiorców, dlatego bardzo nam zależy na tym, żebyście oglądali nasze materiały. Zapraszam też na nasze Instagramy. Aktualnie na nich może nie za wiele się dzieje, ale jest nadzieja, że w niedalekiej przyszłości się to zmieni. I poza tym zapraszam też na naszego Patronite'a, gdzie możecie się zapoznać z naszymi celami na przyszłość i wesprzeć nas finansowo, jeśli macie taką wolę. I przechodząc już do tematu odcinka. Chciałabym krótko skomentować to, co dzieje się w Medjugorje, czyli w mieście Bośni i Hercegowiny, gdzie odbywają się rzekome objawienia, o których podejrzewam każdy katolik bardziej zainteresowany nadzwyczajnymi zjawiskami, nadprzyrodzonymi zjawiskami na pewno słyszał. Medjugorje jest miejscem, do którego pielgrzymuje wiele osób, z którego wielu katolików czerpie, jakby to powiedzieć, siły duchowe, którym wiele katolików jest po prostu zafascynowanych, do którego chcą odbywać pielgrzymki, do którego często odbywają pielgrzymki, do którego te pielgrzymki nawet są organizowane przez nieraz parafię, mimo że Kościół nie wydał oficjalnego oświadczenia dotyczącego prawdziwości tych objawień. Warto tutaj zaznaczyć, że Kościół, gdy stwierdza prawdziwość objawień, gdy Kościół zatwierdza objawienia, to Kościół nie mówi o tym, że to objawienie jest prawdziwe, że tam objawiła się Matka Boża, ale mówi de facto tyle, że nie ma w tym objawieniu nic sprzecznego z nauką Kościoła. I z tego tytułu mamy prawo, możemy wierzyć w to, że to objawienie jest pochodzi ze źródła nadprzyrodzonego, czyli że w tym objawieniu naprawdę objawiła się Matka Boża. Kościół dotychczas nie stwierdził nic na temat objawień w Medjugorje, nie wiemy skąd one pochodzą, nie wiemy kim jest zjawa pojawiająca się w Medjugorje. Wielu katolików wierzy, że świadkom, że wizjonerom tamtejszym medjugorskim objawia się naprawdę Matka Boża. I ja osobiście jestem bardzo sceptyczna wobec tych objawień i uważam, że każdy powinien być sceptyczny wobec tych objawień, bo trzeba mieć na względzie, że objawienia trwają już od lat 80. Matka Boża, znaczy zjawa, objawia się tam regularnie od lat 80. i w ciągu tych lat, jakie już minęły, Kościół cały czas badał po prostu te objawienia, tak? Były powoływane komisje, były powoływane osoby mające zajmować się tą sprawą i no tak naprawdę dotąd nic nie stwierdzono. Nie stwierdzono ani, że jest to ani nie stwierdzono, że można wierzyć w to, że jest to Matka Boża, ani nie stwierdzono, że nie jest to Matka Boża. Zatem status tych objawień jest całkowicie niepewny. Natomiast na co ja konkretnie w tym filmiku chciałabym zwrócić uwagę? Otóż zjawa, która pojawia się w Medjugorje, przekazuje orędzia. Regularnie przekazuje orędzia od lat 80., tak jak się zaczęła objawiać, tak do dnia dzisiejszego przekazuje orędzia, które znamy od wizjonerów otrzymujących te orędzia. Wiemy, że Matka Boża wielokrotnie, gdy objawiała się, co wiemy z objawień uznanych przez Kościół, że przekazywała bardzo często właśnie jakieś orędzia z nieba, tak?
prosiła o odmawianie różańca, tak jak w najpopularniejszych tak naprawdę objawieniach fatimskich. Wiem, że wzywała do pokuty, że odpowiadała na różne pytania wizjonerów dotyczących kościoła i tak samo jak w innych orędziach, ta zjawa, która pojawia się w Medjugorje, również przekazuje jakieś orędzia. I teraz chciałabym Wam przybliżyć orędzie, które ta zjawa, oczywiście mówię zjawa, dlatego że nie możemy stwierdzić, kto to faktycznie jest, nie możemy stwierdzić, czy to jest Matka Boża, czy jest to może szatan pod postacią Matki Bożej, bo nie zapominajmy, że tak jak mówi Pismo Święte i co jest oczywiste dla każdego katolika, również szatan potrafi pojawić się pod postacią anioła światłości. Dlatego też objawienia są tak skrupulatnie badane przez Kościół zawsze. Dlatego Kościół nigdy nie ufa od razu objawieniom. Jeśli ktoś ma prywatne objawienia, to zawsze Kościół bardzo dokładnie bada te objawienia, bardzo skrupulatnie do tego podchodzi. Musi przebadać zawsze osobę, która otrzymuje objawienia, czy nie jest na przykład, czy nie są to jakieś halucynacje, czy ta osoba jest zdrowa psychicznie, czy ta osoba nie uległa jakiejś iluzji duchowej, złudzeniu. Musi oczywiście przebadać zgodność tych objawień z nauką Kościoła i generalnie, czy to objawienie ma jakiś przekaz, konkretny przekaz chrześcijański, konkretny przekaz zgodny z tym, czego naucza Kościół, czego chce Kościół dla wiernych. I w tym momencie chciałabym Wam przytoczyć, co przekazała zjawa w Medjugorje w ostatnim swoim objawieniu, które miało miejsce 25 września. Ja je najpierw przeczytam i za chwilę je krótko skomentuję, bo chciałabym Wam przekazać, dlaczego te objawienia w Medjugorje niekoniecznie, a raczej z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa powinniśmy po pierwsze traktować z dystansem, a po drugie praktycznie możemy stwierdzić, że nie jest to objawienie Matki Bożej, że to jest orędzie, które tak naprawdę szkodzi Kościołowi, które szkodzi wiernym i że jest to orędzie, które swobodnie mógłby wystosować największy wróg Kościoła, a jak wiemy, największym wrogiem Kościoła jest szatan. Jeszcze zanim zacznę, dopowiem, oczywiście ja tutaj nie stwierdzam autorytatywnie, że to jest objawienie szatana, absolutnie nie. Do tego są powołane specjalne komisje, natomiast trzeba też mieć na względzie, że obecnie Kościół znajduje się w ogromnym kryzysie. I komisje, które będą sprawdzać dane objawienia, komisje, które będą powołane do sprawdzania w ogóle objawień nadprzyrodzonych, czy jakichkolwiek zjawisk nadprzyrodzonych, mogą zrobić to niepoprawnie, po prostu. Ponieważ aktualnie, tak jak powiedziałam, Kościół znajduje się w ogromnym kryzysie i niestety obecnie biskupi często działają ze szkodą dla Kościoła i obecnie biskupi po prostu przekazują taką naukę, która jakby to powiedzieć, no nie jest zgodna z nauką Chrystusa i która prędzej omami wiernych, wprowadzi ich w jakąś iluzję, zamiast przekazać im po prostu prawdę, zamiast chronić wiernych przed fałszem i zamiast prowadzić wiernych do zbawienia, to prowadzi ich niekoniecznie do zbawienia, albo przynajmniej stopuje ich na drodze do zbawienia. Generalnie chcę tylko powiedzieć, że współczesnym biskupom, współczesnym organom kościelnym nie zawsze warto jest ufać, jeśli chodzi o ich sprawdzanie zgodności z ortodoksją katolicką, ponieważ Kościół w dużej mierze niestety obecnie od ortodoksji się zdystansował. Treść orędzia przekazanego przez właśnie tę zjawę z Medjugorje brzmi następująco. Drogie dzieci, módlcie się, aby Duch Święty dał wam światło, abyście z radością poszukiwali Boga i byli świadkami bezgranicznej miłości. Dziadki, jestem z wami i ponownie wzywam was wszystkich. Zbierzcie się na odwagę i dawajcie świadectwo dobrych uczynków, które Bóg czyni w was i za waszym pośrednictwem. Bądźcie radośni w Bogu. Czyńcie dobro bliźniemu, aby było wam dobrze na ziemi i módlcie się o pokój, który jest zagrożony, bo szatan chce wojny i niepokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. I teraz to orędzie z pozoru nie ma w tym nic złego. Z pozoru to orędzie jest prawowierne, z pozoru nie ma tutaj nic niezgodnego z nauką Kościoła i teoretycznie powinno być ono do przyjęcia dla każdego z katolików. Ale tutaj chcę Wam powiedzieć, dlaczego to orędzie, które przekazała zjawa w Medjugorje w tym właśnie dniu 25 września, jest orędziem niekatolickim. Dlaczego to orędzie po prostu przekazuje rzeczy działające na szkodę Kościoła, a nie na
jego pożytek. Nie na pożytek wiernych, nie na pożytek Kościoła, nie na pożytek zbawienia dusz, który jest pożytkiem najwyższym i o który Kościół ma przede wszystkim dbać. Żeby zrozumieć faktyczne znaczenie tego orędzia dla aktualnej sytuacji Kościoła, musimy najpierw mieć na względzie to, że żyjemy w czasach całkowitego pomieszania pojęć. Musimy mieć na względzie to, że pojęcia, które pierwotnie były katolickie, zostały zawłaszczone przez środowiska liberalne, przez ideologów liberalnych i przetworzone na swoją modłę. I takim podstawowym pojęciem jest pojęcie pokoju, które pojęcie katolickiego pokoju jest pojęciem odnoszącym się bezwzględnie do wiary katolickiej. Pokój po katolicku polega na tym, że wszyscy są posłuszni prawu Bożemu, wszyscy pełnią wolę Bożą i dzięki temu mogą spokojnie przeżyć to życie doczesne, odejść z tego życia i cieszyć się chwałą w niebie. Jedyny prawdziwy pokój to jest pokój Chrystusowy. Każdy inny pokój jest, krótko mówiąc, podróbą, jest iluzją pokoju Chrystusowego, ponieważ pokój Chrystusowy jest zbudowany na fundamencie prawdy. Prawdy przekazanej nam przez Boga w objawieniu Bożym. I tylko stosując się do objawienia Bożego możemy zachować prawdziwy pokój. Jeśli budujemy pokój na fundamencie fałszu, wówczas mamy do czynienia z pokojem fałszywym, ponieważ jest to pokój iluzoryczny i on przynosi wyłącznie pokój w tym doczesnym świecie, a w świecie pozaziemskim, w rzeczywistości wiecznej, przynosi potępienie. I nie jest to pokój prawdziwy z tego tytułu. Zatem jest kolosalna różnica pomiędzy tym, jak pokój rozumiemy my, katolicy, a my mamy jedyne słuszne pojęcie pokoju, a pomiędzy tym, jak pokój rozumieją liberałowie. Pokój liberalny jest pokojem zbudowanym na fałszu, gdzie mamy na względzie wyłącznie tą zgodę doczesną, tak, pomiędzy narodami, gdzie mamy ten taki pokój ziemski, czysto ziemski, zbudowany na fałszu, gdzie panuje zasada, że każdy może wierzyć w co chce, gdzie panuje zasada, że prawda nie istnieje, że nie ma prawdy, która jest poznawalna, że nie ma prawdy, która dominuje nad wszystkimi ludźmi, że nie ma prawdy, która pochodzi z zewnątrz, czyli od Boga. W świecie pokoju doczesnego, w świecie pokoju liberalnego, każdy może mieć swoją prawdę. I to jest największy, najbardziej, najgroźniejszy błąd ze wszystkich. I przeciwko temu błędowi Kościół zawsze, przez wszystkie wieki, się przeciwstawiał. Kościół zawsze głosił, że prawdziwy pokój jest tylko wtedy, gdy jest on zbudowany na prawdzie Chrystusowej, która jest nadrzędna wobec pozornej zgody, wobec pozornego pokoju, wobec pozornej sympatii wszystkich ludzi, tak? Bo jeśli ja jestem, to jest też związane z pojęciem miłości, jeśli ja jestem dla kogoś miła, ale pozwalam na to, żeby on szedł drogą potępienia, to to nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość jest wtedy, kiedy ja tego człowieka nawracam, mówię mu o tym, że idzie drogą potępienia, staram się, żeby on z tej drogi zawrócił, modlę się za niego, dążę do tego, żeby prawda Chrystusowa była wyniesiona na wyżyny w moim narodzie, po to, żeby ten człowiek w swoim sumieniu, w swoim wnętrzu nawrócił się. Żeby on zrozumiał, co jest prawdą, co jest prawdziwym pokojem i żeby on do tej prawdy przyszedł, tak? To wtedy jest miłość. Jeśli ja mówię, tak jak to właśnie jest pojęcie bardzo często aktualnie promowane i w ogóle rozumiane zupełnie błędnie, że ja mam miłość do drugiego człowieka wtedy, kiedy pozwalam mu grzeszyć, wtedy, kiedy jestem po prostu dla niego miła, nie wiem, nie krzyczę na niego, nie denerwuję się na niego, nie próbuję mu pozmieniać planów życiowych, tylko mówię mu, że no może robić co chce, byleby nam wszystkim było dobrze, byśmy wszyscy żyli w pokoju, byleby nam było miło i sympatycznie, to nie jest miłość, to jest w praktyce to jest nienawiść. To jest nienawiść do drugiego człowieka, ponieważ zaprzeczeniem miłości jest nienawiść. Jedyną miłością jest to, kiedy ja tego człowieka nawracam. Jeśli tego człowieka nie nawracam i nie dążę do jego zbawienia, to go nienawidzę. I właśnie w ten sposób nienawidzą ludzi wszyscy liberałowie, którzy nie dążą do tego, żeby wszyscy ludzie się nawrócili, żeby wszyscy ludzie przyszli do prawdy, jedynej prawdy Chrystusowej. I teraz, ponieważ Kościół jest w sytuacji, w jakiej jest, tak jak powiedziałam, Kościół jest w ogromnym kryzysie, wielu hierarchów przyjęło tę ideologię liberalną, o której przed chwilą powiedziałam, wielu katolików
wielu księży, wielu hierarchów kościelnych przyjęło ten paradygmat, w którym ważniejsze od prawdy Chrystusowej jest jakiś pozorny pokój, jakaś pozorna zgoda, tak? Gdzie generalnie człowiek jest w centrum, a Bóg jest zepchnięty na zupełnie jakiś dalszy plan. Ta ideologia jest przyjęta aktualnie przez wielu hierarchów i oni według tej ideologii postępują i według tej ideologii nauczają. Jednym z takich właśnie księży, który przyjął tę ideologię, jest ksiądz jezuita, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, ksiądz jezuita, o którym Wojciech Żmudziński. Ksiądz Wojciech Żmudziński, o którym nagrałam filmik jakiś czas temu, do którego link wyświetlę nade mną. Jeśli ktoś go nie widział, to zachęcam do tego, żeby do tego filmu wrócić, ponieważ ja tam pokazałam, starałam się wytłumaczyć, dlaczego ten ksiądz szerzy tą ideologię zupełnie sprzeczną z chrześcijaństwem, mówiąc o tym, że nie jest możliwe, żeby wydarzył się cud nad Wisłą, ponieważ niemożliwe jest, żeby Matka Boża pomagała nam strzelać do innych, tak? Czyli Matka Boża nie chciała tego, żeby obronić Polskę od ideologii bolszewickiej, według tego księdza. Co jest oczywiście bzdurą, ponieważ wszystkie ideologie, które są antykatolickie, antychrześcijańskie, antykościelne, są ideologiami szatańskimi, tak? Bo no, nie służą zbawieniu ludzi. I zawsze w takich przypadkach Bóg jest po stronie tych, którzy z tymi ideologiami walczą. I tak samo było w Bitwie Warszawskiej, gdzie Matka Boża pomogła nam obronić Polskę przed ideologią bolszewizmu. Natomiast wracając do kwestii Medjugorje, to był konieczny wstęp do tego, żeby zrozumieć, że orędzie z Medjugorje nie może być orędziem katolickim. Dlaczego? Dlatego, że orędzie z Medjugorje skupia się na tym pokoju ziemskim. Zjawa z Medjugorje mówi dokładnie takie słowa. Bądźcie radośni w Bogu, czyńcie dobro bliźniemu, aby wam było dobrze na ziemi i módlcie się o pokój, który jest zagrożony, bo szatan chce wojny i niepokoju. Zjawa mówi, czyńcie dobro. Jeśli zjawa mówiłaby po katolicku, mówiłaby słusznie, ale zjawa korzysta z pojęć, które są wykorzystywane i które są przemianowane w ten sposób liberalny. Zjawa mówi o pokoju, o dobru, o radości, mówi o wszystkich tych wartościach, które z wartości katolickich, prawdziwie katolickich, w zgodzie z prawdą Bożą, zostały całkowicie przemianowane, które zostały zupełnie przedefiniowane przez współczesny liberalny świat. Obecnie, tak jak powiedziałam, pokój, radość znaczą zupełnie co innego niż znaczą po katolicku. I jest niemożliwe, żeby Matka Boża korzystała z pojęć, o których wiadomo, że są wykorzystywane przez liberałów po to, żeby z Kościołem walczyć, po to, żeby walczyć z nawracaniem ludzi. Ponieważ Matka Boża chce czego? Matka Boża chce tego, żeby ludzie byli zbawieni. Dlatego w innych objawieniach wzywała do odmawiania różańca, do pokutowania. Matka Boża nie wzywała nigdy do tego, żebyśmy się radowali, nie wzywała nigdy do tego, żebyśmy szukali pokoju na ziemi, żebyśmy szukali pokoju ziemskiego, tak jak tutaj właśnie w tym objawieniu, gdzie Matka Boża powiedziała słowo w słowo. Czyńcie dobro bliźniemu, aby było wam dobrze na ziemi. Matka Boża nie chce naszego dobra na ziemi kosztem naszego dobra wiecznego. W tym orędziu zjawa z Medjugorje po prostu upewnia katolików w tej liberalnej postawie, że nie trzeba nawracać bliźnich, że nie trzeba pokutować, że nie trzeba bliźnich nawracać, że nie trzeba ich przyciągać do kościoła, jedynego kościoła założonego przez Chrystusa, jakim jest Kościół katolicki. To jest całkowicie sprzeczne z wszystkimi objawieniami uznanymi przez Kościół. Tradycyjnymi objawieniami, gdzie Matka Boża zawsze wzywała do pokutowania, tak jak świętej Bernadette w Lourdes, gdzie kazała jej czynić pokutę i gdzie Bernadetta tam czyniła pokutę na miejscu tych objawień, tak? Ona kopała w ziemi, o ile dobrze pamiętam, żuła w ziemię w ramach pokuty. Wzywała Matka Boża do nawrócenia. Matka Boża do Bernadetty w Lourdes powiedziała, że nie obiecuje jej szczęścia w tym życiu, ale obiecuje jej szczęście w życiu przyszłym. W Fatimie Matka Boża mówiła o poświęceniu konkretnie wtedy Rosji, jej niepokalanemu sercu, ale mówiła, że jeśli Rosja się nawróci, to nastąpi wojna, tak? Matka Boża przestrzegała przed grzechami i przed nieposłuszeństwem wobec Pana Boga. Matka Boża nigdy
nie mówiła o tym, żebyśmy szukali dobra na ziemi. Matka Boża zawsze mówiła o tym, żebyśmy szukali dobra wyższego, którym jest jedynie dobro wieczne, żebyśmy szukali Boga. W Fatimie Matka Boża pokazała dzieciom piekło. O ile pamiętam, to tej najmłodszej dziewczynce, Hiacyncie, pokazała piekło, które wstrząsnęło tym dzieckiem, tak? Bo to była młoda dziewczynka w wieku kilkuletnim dosłownie. I tam Hiacynta zobaczyła, dokąd idą dusze potępionych grzeszników, tak? To wstrząsnęło tą dziewczynką. Ona zaczęła bardzo żałować tych dusz i resztę życia, bo niedługo potem, niewiele lat później, tak, zmarła po tych objawieniach i została zbawiona. Ale resztę życia poświęciła na modlitwę za grzeszników. W objawieniach Gietrzwałdzkich, które miały miejsce pod koniec XIX wieku, dzieci pytały Matkę Bożą, czy kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony, czy parafie, które tam zostały osierocone, otrzymają kapłanów. Matka Boża powiedziała, że tak, jeśli będziemy się modlić. Matka Boża miała tutaj na względzie dobro Kościoła. Matka Boża nakazała dzieciom się modlić po to, żeby właśnie Kościół w Królestwie Polskim był oswobodzony, bo pamiętajmy, że to były czasy zaborów. Czyli Matka Boża dała dzieciom nadzieję na to, że Kościół i Królestwo Polskie będzie oswobodzone, że wrócimy do naszej niepodległości, że katolicyzm wygra na tych ziemiach, tak? Czyli tutaj znowu Matka Boża chciała dobra Kościoła, którego głównym celem jest nawracanie ludzi. Wiemy nawet z Pisma Świętego, że w czasach poprzedzających przyjście Antychrysta będziemy mieli do czynienia z wieloma fałszywymi świadectwami, tak? Że powstanie wielu fałszywych proroków. Możemy także z bardzo dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że Antychryst w ogóle objawi się jako sługa pokoju, tak? I to właśnie będzie ten fałszywy pokój. Pan Jezus przyjdzie jako sługa prawdziwego pokoju, a Antychryst będzie udawał księcia pokoju, tak? I właśnie ta narracja liberalna, o której mówię, to właśnie dążenie do tego pokoju kosztem prawdy Chrystusowej, to jest doskonałe przygotowanie świata, mentalności wszystkich ludzi, całych społeczeństw, to jest właśnie przygotowanie ludzi na przyjście tego Antychrysta, który będzie pokazywał się jako książę liberalnego pokoju, czyli pokoju antychrystusowego. W tym właśnie orędziu zjawa wyraźnie wskazuje, że mamy troszczyć się o to, o co Chrystus nie chce, żebyśmy się troszczyli, czyli o pokój ziemski. My nie mamy się troszczyć o pokój ziemski, mamy się troszczyć o pokój chrystusowy, mamy się troszczyć o nawracanie ludzi, żeby mogli w pokoju chrystusowym mieszkać w Królestwie Niebieskim po śmierci. Zjawa powiedziała, że szatan chce wojny i niepokoju. To oczywiście nie znaczy, że Bóg chce wojny, Bóg nie chce wojny, ale Bóg chce przede wszystkim, żeby wszyscy byli posłuszni Jego prawu. I jeśli nie są, ludzie nie są posłuszni Jego prawu, jeśli ludzie nastają na prawo Boże, jeśli ludzie atakują Kościół, to wtedy naszym obowiązkiem jest stanąć w Jego obronie, nawet zbrojnie. I szatan właśnie tego nie chce. Szatan nie chce, żebyśmy my, katolicy, stawali wyraźnie w obronie prawdy Bożej, w obronie Kościoła. I dlatego szatan chce, żeby na świecie szerzyła się ideologia liberalna, ideologia pacyfistyczna, która uciszy katolików, która uczyni ich nieszkodliwymi, która uczyni ich cichymi, potulnymi owieczkami, które będą mówić wszystkim o miłości i pokoju, jakimś iluzorycznym, tak, pokoju, które nie będą odważnie świadczyć o Chrystusie i nawracać ludzi. Tego właśnie chce szatan. I dlatego to orędzie zjawy z Medjugorje jest doskonale kompatybilne z przesłaniem szatana o tym, że mamy nie stawać do walki, o tym, że mamy szukać pokoju ziemskiego, o tym, że mamy skupiać się na wartościach doczesnych, co jest całkowitą nieprawdą, co jest zupełnie sprzeczne z wolą Bożą. Także myślę, że na tym już zakończę, ponieważ i tak ten filmik zajął mi więcej czasu niż chciałam, żeby zajął. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale przekazałam to, co chciałam przekazać. I dajcie w ogóle znać, czy chcecie, żebym zamieszczała więcej filmików na temat Medjugorje, czy chcecie, żebym w ogóle aktualizowała wieści z Medjugorje, bo te orędzie, jak powiedziałam, one są regularne, tak? Zjawa z Medjugorje przekazuje zawsze jakieś nowe orędzia co miesiąc, tak naprawdę. Więc dajcie znać, czy chcecie, żebym zamieszczała filmiki na temat tych orędzi i je komentowała. Jeśli nie co miesiąc, to może co kilka miesięcy, bo mogę to oczywiście robić. I jeśli dotrwałeś do końca, to zachęcam Cię też do tego, żeby napisać w komentarzu: nie wierzę w Medjugorje. Oczywiście w znaczeniu, że nie wierzę w objawienia, ale po prostu tak będzie krócej i szybciej. Więc
Dajcie w ogóle też znać, co o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie na temat tych objawień. Może macie jakieś ciekawe fakty na ten temat, o których ja nie wiem. Jeśli coś wiecie, to po prostu dajcie znać. I dajcie też znać, tak jak powiedziałam, czy chcecie, żebym robiła częściej filmik na ten temat z przyszłych również orędzi, jakie zjawa z Medjugorje będzie przekazywać. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku.